Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie temat pewnej powracającej postaci. Więc każdy, kto oglądał zwiastun fabularny, wie, że na koniec tego zwiastuna pojawiła się Sloane. Sloane powraca do gry, powraca do fabuły. No i znowu coś tu może namieszać. Albo i nie. Zobaczymy. Ale tak. Pierwszy raz właśnie zobaczyliśmy ją na zwiastunie fabularnym. Nie pokażę. Czekajcie. Na tym filmie, który jak tu se klikniecie, to on poleci. O, na końcu tego zwiastunu pojawiła się Sloane. Nie będę tego puszczał, bo no... I wtedy wszyscy, znaczy ja osobiście myślałem, że jest to coś na zasadzie tak jak było rok temu w sezonie trzecim z Herald. Została ona pokazana na koniec zwiastunu, ale musieliśmy na nią czekać aż do sezonu czwartego. Jednakże Sloane po pierwsze jest postacią na wyspie, można ją znaleźć na wyspie, z nią pogadać i w ogóle. A dodatkowo w pierwszej zmianie sklepu w nowym sezonie ona już się pojawiła w sklepie. Macie Sloane, innowatorka. Zahartowana geniuszka gotowa na nowy początek. I ogólnie to też mówiłem o tym na mojej transmisji, że Sloane może mieć w tym sezonie taki motyw odkupienia. Że ona może... Coś tam gdzieś się pojawiły takie jakieś informacje, że ona może mogła opuścić urojony reżim, odwrócić się od nich, że może nawet będzie dobra, ale tego nie wiemy. A w tym odcinku spróbujemy się tego dowiedzieć, ponieważ podczas wykonywania, nagrywania odcinka z zadań migawki natrafiłem na jedno z pięciu nagrań Sloane, które znajdują się na mapie. Więc w tym momencie, w tym odcinku będę właśnie chciał pokazać wam, gdzie te nagrania znaleźć i sobie je przesłuchamy. Więc bez zbędnego przedłużania widzimy się w grze i oczywiście na początku wkleję fragment z tamtego odcinka właśnie, gdzie ten gdzie te nagranie znajduje i jak one brzmiało. Więc widzimy się w grze. Tu w ogóle mamy też Sloane. Co powiesz? Pomóż mi albo zejdź mi z drogi. Okej. Rozumiem. Okej. Jesteśmy już w grze i lecimy teraz do nagrania numer 2. Przed chwilą słyszeliście nagranie numer 1. Widzieliście też, gdzie one się znajduje. Więc nagranie numer 2. Znaczy jedno z kolejne z tych pięciu nagrań znajduje się tu, bo albo nie, czekajcie. A to z drugiej strony chyba. Bo to, w jakiej kolejności je zbierzecie, się nie liczy. Albo nie. Z tego co widzę, okej, jednak tu. Urządzenie używa pryzmatów z rudy kinetycznej, by manipulować światłem. Jeśli się nie mylę, to muszę je uruchomić. Teraz. Okej.
Okej. Zrobiliśmy jakieś nowe zadanie. Rozpoczęliśmy przy okazji. Starczy przyznać czekającemu przy urządzeniu śladowi. Analizy rudy kinetycznej. Fascynujące. Jeśli znajdziesz taki więcej, przynieś je do mnie. Wydaje mi się, że to część urządzenia. Okej. I co to było? A, i to było w ogóle jako kolejne zadanie z serii migawki. Okej. Okej. A więc tu mieliśmy nagranie numer 2. Więc teraz damy się po kolejne. I nawet nie, bez cięcia, bo ona jest tu. Więc tutaj też jest ciekawe miejsce na wyspie. Ponieważ tutaj ta kulka to jest punkt zerowy. Tutaj w środku znajduje się punkt zerowy. Ale dobra, otwórzmy nagranie. Okej. Sloan ma jakieś plany wobec wyspy. Dobra, więc kolejne dwa nagrania już są trochę dalej, więc tutaj już sobie na pewno zrobimy cięcie. Okej, więc docieramy już do miejsca, gdzie powinny znajdować się pozostałe dwa nagrania. I mamy nagranie numer... jedne, czyli raport z laboratorium znowu. Przeszukałam wioski ludu, który tu żył. Ich wynalazki, ich zapiski. Rozwijali niesamowite technologie, używając rafinowanej rudy kinetycznej. Byli naukowcami, wizjonerami, a teraz zostały po nich tylko relikty. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Dobra, i teraz gdzieś powinien być jeszcze jeden. Okej, tu jest ostatni nagranie. Wiecie. O nie. Dobra. Było blisko, ale okej. Czyli musimy zejść tutaj na dół. Okej, tu jest ostatnie nagranie. Posłuchajmy. Okej. Bardzo ciekawe przemyślenie strony Sloan. Dobra, spotkajmy się w lobby i sobie to wszystko pokrótce omówmy. Okej, a więc jesteśmy już w lobby. Więc co? Sloan powiedziała kilka ciekawych rzeczy. Na pewno wiemy, że przeżyła ona dzięki temu, że schowała się w tym całym czołgu. Wiemy, że ktoś ją uratował, tak? Bo mówiła, że musi temu komuś podziękować, ale stwierdziła, że kosz owoców może nie wystarczyć. I też gdzieś już są takie domysły,
że tym, kto ją uratował, może być relik. Wiecie? O, relik. Ze względu na to, że kiedy polecimy do niej w stroju relik, to właśnie ona mówi coś tam, że nie licz na podziękowania czy coś takiego. A chciałem też się przypatrzeć temu. Nie, to nic nie widzi. No, więc prawdopodobnie to on ją uratował z tego czołgu, z tej ziemi, gdziekolwiek tam była. Wiemy, że zaczęła ona od razu działać, tak? Zbadała już tą wyspę. Wierzy w to, że to, co tam gdzieś znalazła, to stricte ona miała to znaleźć. Nie wiem czemu. I tak jak też w jednej wypowiedzi powiedziała, ma jakieś plany wobec tej wyspy. Oby się nie okazało, że te plany to jest odbudowanie UR. Żeby się to tak nie skończyło. Bo powiem zupełnie szczerze, ja jakoś nie wierzę w to, że ona nagle będzie dobra. Że ona nagle będzie good guy. Jak dla mnie to jest albo przykrywka, albo albo nie wiem, jakaś jej taktyka po prostu. Że tu się do nas przymili i w ogóle, a tak naprawdę w sezonie czwartym nas UR dobije do ziemi. Okej, tu małe cięcie musiało być. Więc położenie jeszcze raz wszystkich pięciu nagrań. Pierwsze nagranie razem ze Sloan jest tu. Tutaj jest Sloan i tu obok niej będzie to nagranie. Kolejne nagranie jest tutaj. Plus po jego zebraniu wiemy, że dostajemy jakieś zadanie związane ze śladem, który mówi też nam, żebyśmy przynosili do niego więcej tych kryształów, jak je znajdziemy, aczkolwiek nie wiem, czy takie zadanie już jest, bo one się nigdzie nie wyświetla, więc może się to w przyszłości będzie aktualizowało. Kolejny punkt jest gdzieś tu, obok punktu zerowego. Tam było nagranie numer 3. I później nagranie numer 4 mamy tu. I nagranie numer 5 mamy tu. Więc lećcie odkrywać nagrania. Lećcie rozmawiać ze Sloan. Jeśli wam się podoba Sloan, kupujcie ją w sklepie. A my widzimy się w następnych materiałach na moim kanale. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się następnym razem. Na razie.